Witam Was serdecznie. Nazywam się Paulina Walaszczyk i jestem instruktorką z Łodzi. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować nasz kultowy produkt, czyli Protein Base. Jest to baza hybrydowa zawierająca ekstrakt z protein. Nasze paznokcie uwielbiają proteiny. Jakie płyną z tego korzyści? Przede wszystkim pozwala na wzmocnienie naturalnej płytki, na nadbudowanie krzywej C, chroni ją przed złamaniami i przed urazami mechanicznymi. Dodatkowo, kiedy złamie się Wam paznokieć, możecie go nadbudować, przedłużyć do 3 mm. A co najważniejsze, jest to produkt hybrydowy, czyli jest bardzo kompatybilny z naturalną płytką, pracuje razem z nią i jest rozpuszczalny w removerze. Konsystencja bazy pozwala Wam na bardzo łatwą pracę, ponieważ jest ciut gęstsza od klasycznej hybrydy, dzięki czemu nie spływa nam na skórki i pozwala w 100% kontrolować proces nadbudowy. Mimo że baza jest elastyczna, to tworzy twardą strukturę na powierzchni paznokcia i chroni go. Dziś chciałabym zaprezentować Wam, w jaki sposób możecie nadbudować naturalną płytkę, szczególnie na paznokciach, które są delikatnie wklęsłe. Paznokieć musimy odpowiednio przygotować. Do tego celu używamy buffera w gradacji 180. Następnie odtłuszczamy go naszym fioletowym cleanerem. Na całą powierzchnię aplikujemy Acid Free Primer. Wzmocni to przyczepność produktu do płytki. Czas na proteinę. Aplikujemy cieniutką warstwę proteiny, pamiętając o zabezpieczeniu wolnego brzegu i utwardzamy w lampie. Następnie nakładamy kolejną warstwę proteiny. Najpierw cieniutką, a później dokładamy większą ilość, aby wzmocnić środek paznokcia. Rozkładamy równo pędzelkiem i staramy się uformować naturalną krzywą C. W tym celu możemy obrócić paznokieć, powodując tym samym spłynięcie produktu w strategiczne miejsca. Pamiętajcie, aby obserwować z każdej strony. Nie powinnyśmy trzymać paznokcia w ten sposób, ani też w ten sposób. Zawsze musi być ułożony równo. Następnie odwracamy paznokcia, kontrolujemy i utwardzamy. Zobaczcie, jak uformowała się piękna krzywaca. Paznokieć nie wymaga piłowania, więc odtłuszczę go naszym cleanerem Wipe Off. Jest to mój sposób na aplikację koloru bardzo blisko skórek. Wybrałam kolor Transparent The One. Pokrywam paznokcia pierwszą cieniutką warstwą. Zabezpieczam wolny brzeg i utwardzam. Następnie aplikuję drugą warstwę. Na koniec używam Tip Topa, naszego elastycznego topa, który nie wymaga przecierania cleanerem, pięknie się błyszczy i jest elastyczny. Spójrzcie, jak wygląda gotowy paznokieć, wzmocniony bazą, pokryty kolorem i pięknie błyszczący. W tak prosty sposób można nadbudować płytkę, a praca proteiną to sama przyjemność. Natomiast co w momencie, kiedy zdarzy nam się sytuacja ekstremalna, a klientka złamie paznokieć? Czy to oznacza, że trzeba go całkowicie skrócić, dorobić nowego, przedłużyć paznokcia? Nie. Z proteiną możemy dorobić nawet kawałeczek utraconego wolnego brzegu. Paznokcia złamanego przygotowujemy w specjalny sposób. Nie tylko buferem o gradacji 180, ale również pilniczkiem. Użyłam mylara w okolicy pęknięcia, aby upewnić się, że baza proteinowa będzie się tutaj bardzo mocno trzymała. Następnie odpylam i odtłuszczam naszym fioletowym cleanerem. Koniecznie nakładamy primer, w tym wypadku bezkwasowy.
czas na podłożenie naszych szablonów. Pamiętajcie, że w tym wypadku korygujemy pęknięcie. Zatem szablon musi być podłożony bardzo dokładnie i musi przylegać do naturalnego paznokcia. Zapobiegnie to wpłynięciu produktu pod powierzchnię płytki. Spójrzcie, że naturalny paznokieć jest wklęsły. Będziemy korygować to za pomocą naszej bazy. Aplikujemy pierwszą warstwę bazy proteinowej. Nakładamy ją cieniutko na płytkę, ale również aplikujemy w miejsce złamania na szablonie. Utwardzamy 30 sekund w lampie LED-owej. Następnie ostrożnie zdejmujemy szablon. Na powstałym szkielecie aplikujemy kolejną warstwę. Najpierw cieniutko, a następnie troszeczkę więcej produktu rozlewamy na środku paznokcia, wzmacniając go i korygując jego kształt. I tak jak w poprzednim przypadku, odwracamy paznokcia, aby pięknie się upoziomował. Zobaczcie, jaki powstał kształt. Paznokieć nie wymaga prawie w ogóle piłowania. Zajmiemy się zatem jedynie korektą kształtu wolnego brzegu. Przecieramy naszym cleanerem i opiłowujemy kształt mylarem o gradacji 180. Następnie wszystko oczyszczamy z pyłu, ponownie odtłuszczamy i wszystko gotowe jest do aplikacji koloru. Ponownie używam koloru Transparent The One i aplikuję go na dwie cieniutkie warstwy, za każdym razem pamiętając o zabezpieczeniu wolnego brzegu. Również nabłyszczam tip-topem i gotowe. Tak wygląda zrekonstruowany paznokieć z piękną krzywą C. Efekt końcowy. Podsumowując, baza proteinowa jest to produkt wielofunkcyjny do codziennej pracy oraz do zadań specjalnych. To wszystko, co dla Was przygotowałam dzisiaj. Zachęcam do dzielenia się pomysłami, w jaki sposób jeszcze możecie wykorzystać Protein Base. Dzięki i do zobaczenia.